Zabieram się za nastawienie obiadu. Ziemniaki mam obrane, będą do tego kotlety mielone, dlatego tutaj bułka już się namacza. I dwie sałatki, kapusta pekińska i sałata w śmietanie takiej słodko-kwaśnej. Kotlety mam już prawie gotowe, zaraz będę je smażyć. Wszystko sobie szykuję wcześniej, bo dzisiaj u nas każdy w rozjazdach. Patrzcie, jak u nas wiosennie. Tu kwiatuszki, tam na stole, tutaj hiacynty. Uwielbiam kwiaty i bardzo się cieszę, że teraz tak dużo różnych cebulek można kupić w sklepach. Dla figuni przyszedł nowy fotelik do samochodu i od razu się tutaj schowała, tak? Dzisiaj będzie jeżdżona. Pokażę się Wam na chwilę sobie z Wami pogadam. Zaraz lecę odebrać dzieci, a później jadę z Figą, słuchajcie, do weterynarza. Wczoraj pokazywałam, że sobie fajnie spacerujemy, ale Figa wróciła z dwoma kleszczami. Więc no, trzeba się jakoś zapobiegać. Ja już dzwoniłam do weterynarza, więc wiem, że Figa będzie akurat dostawała tabletki, bo wiadomo, że są różne metody jakby przeciwdziałania kleszczom. Są takie obroże, ale też kropelki. Tak czy inaczej, dla Figi zalecił nam doktor tabletki. Mówił, że będą najskuteczniejsze, też patrząc na jej futerko, jakie ona ma w łosie. No więc tak, chciałam Was po prostu ostrzec. Ja też oczywiście sprawdzałam, czy dzieci nic nie złapały, czy my, więc kleszczy naprawdę jest dużo. Żeby dwa przynieść z jednego spaceru, to trzeba mieć szczęście. Figa! Korzystamy jeszcze z pogody, chociaż słoneczka już nie ma, tak? A ja wykopię wielki dołek w piasku. Dobra.